Zapraszam wszystkich widzów do Muzeum Prototypów Samochodowych. Porsche 64 i jego dane techniczne. Taka wyścigówka z taką słabą mocą, 33 konie, ale 176 km prędkość maksymalna. A tutaj mamy jeszcze szybszą wyścigówkę z 50 roku. A to taka wyścigówka z takim wielkim silnikiem Porsche i osiąga prędkość 210 km na godzinę. To takie Porsche typ 356x2 z takimi schowanymi kołami. A ma słabe osiągi. Cistiadia D46. A tutaj widzimy Garbusa Cabrioleta. A tu taki samochód przystosowany do jazdy we wodzie. Porsche 356. Oj, tutaj stoją ciekawe kabriolety. I na przykład to Porsche ma 67 koni i prędkość maksymalna 200 km na godzinę. Czyli że po prostu i z małej pojemności. Także tutaj tak samo, jak na taką niską moc, bardzo wysoką prędkość maksymalną osiągają te samochody. No mają też małą masę. A ten ma pół litra pojemności i osiąga 261 km na godzinę. Porsche 718. Półtora litra pojemności, 165 koni, 280 km na godzinę osiąga. Bolid Giordana. To Porsche jest bardzo ciekawe. Wendler Porsche W przez RS001. Ma bardzo ciekawy wygląd. W środku ma taką klatkę bezpieczeństwa. No tutaj pasażer nie miałby za wygodnie. I z tyłu jest bardzo nietypowy tył. Taki otwór wielki. Tutaj stoi taki ładny Audi R8R. Hybrydowe Porsche. Tutaj stoi rajdowy Touareg. W ogóle nie przypomina Touarega i ma zupełnie inną budowę. No i jest o wiele szerszy niż standardowy Touareg. Tak wygląda z tyłu. Tu stoi bardzo ładny Porsche 959. Goliath GP Sport. No i tutaj stoją takie wojskowe terenówki. Mają bardzo słabo osiągnięte. To osiąga 80 km na godzinę. To tak samo. No i Porsche 597. No trochę szybsze stówy. A teraz będę jeździł Porsche po torze. Śmieszny mały samochodzik BMW o pojemności 295 cm sześciennych. Porsche 356. Ten sam model w kabriolecie. Tutaj się znajduje Porsche 912, które niedawno widziałem na ulicy, więc nie wiem, czy jest w Muzeum Prototypów. Tutaj taka elegancka Carrera. Tu następna RS. Porsche Spyder. A tu stoi taki dziwny pojazd Volkswagena z takimi małymi kółeczkami. Osiąga prędkość 20 km na godzinę. A tutaj taki nieudany samochód wyścigowy. Wolniejszy od mojego roweru. A ten podobny, no ale już przynajmniej osiąga prędkość jakąś. I taki niezaładny samochód Volkswagena z drewnianą skrzynią. 911 GT3 RS. A tu starszy 911 GT3 RS z tej serii 996. Taki koleś na głupi ludzi. Kolejna taka szybka wyścigówka. Tutaj stoi takie piękne, stylowe Lamborghini Murka. Jest takie bardzo niskie, szerokie. I nawet taki ma kobiecy styl, takie oczka z takimi rzęskami. Tutaj takie też piękne Ferrari z takim długim przodem. Z tyłu takie roły fajne. Kabriolet Lanci. Tutaj stoi Maserati AG6CS. Jak się złamie nogę, można zamiast gipsu założyć taką protezę. A i tak jakiś starodawny gadżet, odtwarzacz płyt winylowy, jakiś telefon, ciuchy, jakieś tam różne rzeczy. O, tutaj wiertarka. Tak wygląda okolica w pobliżu Muzeum Morskiego, do którego serdecznie zapraszam. Muzeum Morskie to jest cały ten budynek. Przy wejściu ten nerowiec. Takie ciekawe modele statków z tego względu, że są one bardzo drogie. O, tutaj po 200 euro kosztują. Około stówki, 50 euro. No i tutaj statki pasażerskie też są takie koło stówy. No dobra, no to zaczynam zwiedzać. Tak wygląda picie kawy na statku podczas sztormu. A tutaj obraz przedstawiający faceta w pelerynie, który maluje łódź na tym obrazie. A tutaj mamy taki nietypowy symulator kontenerowca, ale osobno się płaci, daruję sobie. O, tutaj są ładne modele. Tak wygląda latarnia morska w środku i ma taki głęboko zakopany fundament. Tutaj reflektor. Tutaj znajduje się taki model wysokiej latarni morskiej. 10 metrów wysokości. No i takie są żarówki w latarniach morskich. A tu takie lunety, latarki. Mamy gołębia. A tu jakieś krótkofalówki, maszyna do pisania, kompasy. A tutaj znajdują się takie przyrządy do mierzenia głębokości. Tutaj możemy zobaczyć Queen Mary 2 z klocków Lego. Długi na 6 metrów 10 cm. Jest bardzo szczegółowo tutaj dopracowany.
tutaj na dźwig zrobili. No i tak wygląda sklep z pamiątkami w środku. Tutaj znajduje się taka groźnie wyglądająca łódź podwodna. O, tutaj taki statek Buxier 19. I tutaj można się pobawić, można sobie pozapalać światła. O. Jakieś młotki, narzędzia, stare liny. Tutaj na przykład można zobaczyć, jak się wiąże supły. A tak fachowo to się mówi na to węzły żeglarskie, a supeł to jest zwykły węzeł. Tutaj znajdują się takie ładne modele. Ten obraz mi się podoba. Albo taki z bitwą na morzu. No i kolejne takie ciekawe modele statków. Tutaj też takie ładne modele. Tutaj jest ciekawy model takiego statku Wielmast Bark. I ma on bardzo tutaj dużo detali, jest taki dopracowany. Strasznie dużo linek. No i tak wyglądają kurtki przeciwdeszczowe. Ten obraz jest bardzo ładny, ma też bardzo dużo detali tutaj widocznych. Można się przyjrzeć. O, na przykład ten obraz też ładny. Tutaj też taka jakaś bitwa na morzu. Model statku taki bardzo dokładnie wykonany. A tutaj model statku, który też jest bardzo dokładnie wykonany i w dodatku ma ludziki na pokładzie. Statek bojowy z kolcami na dachu. Jakiś taki rewolwer i nożyk. Ten statek sprawia wrażenie, jakby pływał po morzu, a wisi z sufitu, jest powieszony. Tu jakaś taka rzeźba statku z ludzikami. Tu jakiś taki stary kajak. O, i tutaj są ładne obrazy. Tak wygląda silnik w statku. Możemy zobaczyć modele silników. To jakiś taki silnik o mocy 34 tysięcy koni mechanicznych. A tutaj możemy zobaczyć silnik z Titanica o mocy 30 tysięcy koni mechanicznych. O, a tutaj mamy załadunek kontenerowca. Tak wygląda komora silnika w statku. Statek, który przywozi wagony towarowe. Tak wygląda projekt statku, albo taki. A tutaj taki ciekawy obraz, na którym widać bardzo, bardzo dużo detali. Wystarczy tutaj się przyjrzeć, jest bliska. A tutaj mamy jakieś takie starodawne narzędzia, młotki, siekiery. A jakieś szable, miecze, motyki. A jakieś takie strzelby, karabiny. Jakieś takie mniejsze rewolwery, karabiny. Takie ładne talerzyki, meble, hamaki. Ładny dzwon znalazłem, stopnie marynarskie. Mundury, a tutaj możemy zobaczyć czapeczki, kapelusze, kaski. Tutaj mamy periskop i możemy zajrzeć do środka. Ładny telefon, statki wojskowe. Tutaj znajduje się taka wielka makieta. Pociski, albo taki wielki. Tutaj mamy przedstawioną budowę łodzi podwodnej. Fajne takie piękne modele. Jakieś takie stroje przeciwdeszczowe z kamizelkami. Tutaj możemy podziwiać taką olbrzymią makietę, która przedstawia pracę ludzi w porcie. Kapota, Enigma, takie większe modele statków. No i statki z samolocikami na pokładzie, o, tutaj. A ten na przykład tutaj umieścili w powietrzu. No i tutaj mamy kolejne modele. Takie też stroje pilotów. Tak wygląda katapulta. Tutaj na przykład możemy zobaczyć statek Aida, który widziałem i nagrałem w Marsylii. Tak wygląda model statku Cap Arona. A tutaj widzimy model statku Cap Polonio. Tutaj mamy modele kontenerowców. Tutaj kolejny kontenerowiec. Następny. I tutaj model takiego olbrzymiego kontenerowca Mars Klein, który ma długość 399 metrów i ma kontenery spiętrowane aż na 10 poziomów. I tak wygląda Mars Klein podczas rozładunku. Przy okazji pokażę jeszcze, jak wyglądają mniejsze kontenerowce, na przykład taki JPO Piskes. Hapag-Lloyd, takiej średniej wielkości. Tak wygląda z bliska kontenerowiec Hapag-Lloyd. Pod mostem zaraz będzie przepływał taki mniejszy kontenerowiec. Następne jakieś takie statki. No, w większości są tu kontenerowce. Tam też następne. No i kolejne takie modele. Dzwony, platforma HGO, stary kajak. Tutaj mamy takie stare kości, a tutaj takie przyozdobione. No i znowu modele. Tutaj statek do wydobywania surowców. Tutaj mamy widok na platformy z wnętrza oceanu. Platforma Nordsee, takie ciekawe ośmiornice. Tutaj jest piękny obraz. A tak wygląda port w Bremerhaven. Tutaj taka fajna makieta z terminalami w Hamburgu. O, tutaj mamy most Kolbranda.
No, ta z tyłu Aerogate, CTA. Tutaj znajduje się miejscowość Helgoland. Wielki kontenerowiec, ale nie największy. Ma długość 365 metrów, a kontener ma poustawiany na 9 poziomów. Następny kontenerowiec. Jeszcze rzut okiem na makety. To jest strój do nurkowania. Kolejna ładna makieta. Teraz zapraszam do Muzeum Sztuki Nowoczesnej Midway 3D Trick Art. No i generalnie muzeum to polega na tym, że znajdują się takie obrazki z takim miejscem, gdzie się stawia statyw i robi sobie zdjęcia. Jak się zrobi dobre ujęcie, to niektóre z tych zdjęć wyglądają całkiem ciekawie. A teraz odwiedzimy Muzeum Iluzji w Hamburgu. Tutaj na przykład są takie ruszające się budynki. To wygląda z boku po prostu. Tutaj takie obrazki. I to takie mordy Einsteina, odwracające się. A one są tak jakby się nie ruszają, tylko to jest takie pogłębienie. A teraz przejdę takim tunelem. Idąc przez ten korytarz traci się równowagę. I to są takie lustra, to wygląda tak, co? Albo coś takiego. Wszedłem do takiego pomieszczenia z lustrami. Można sobie stanąć i się zahipnotyzować. Tutaj taka twarz, a z drugiej strony jakiegoś typa. Tu już takie dziwne coś. Wszystkie płaskie. Można z boku nawet zobaczyć. I tutaj na ścianie mnie nagrywają. Znaczy wszystkich w pomieszczeniu. Pomieszczenie ze ścianami w kształcie rombu. Robi się tutaj zdjęcie panoramiczne i wychodzi coś takiego. Tutaj unoszę się w powietrzu. I zrobiłem jeszcze parę fotek. A teraz odwiedzę Muzeum Der Natur. No i dobra, wszedłem sobie do tego muzeum. I się okazuje, że jest wstęp darmo. Tutaj można sobie siąść przy takim eleganckim stoliku. Tutaj taki wielki kryształ, który waży 320 kg. Gips Kristall. Tutaj kamyki z Norwegii. Tutaj dodatkowo jeszcze jakieś informacje o geologii. O, tutaj ciekawy pokazany tunel, przebieg tunelu. Taka makieta lodowca. A tutaj mamy takie kamyczki ze Szwecji. To na ścianie mi się podoba. I ten stół. A tu jakieś takie surowce z Doliny Krzemowej. Tutaj za lustrą takie piękne kryształy, świecące. Tutaj tak samo. To tutaj fajnie wygląda. Jakieś skamieniałości drzew. Tutaj na przykład mamy diamenty, albo jakieś takie muszelki, bursztyny. Tutaj są ładne. Tutaj proces tworzenia takich minerałów syntetycznych. I te syntetyki robi się w takiej maszynie. To tutaj fajnie wygląda. Stoję teraz naprzeciwko Muzeum Kunsthalle, a ja pójdę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej Galerii Die Gegenwart. Tak wygląda sztuka nowoczesna. Tu ktoś coś nabozgrył. Na razie tak średnio mi się to podoba. Takie coś powiesili na ścianie. Jakieś takie bozgruły. A tu jakieś takie przeźroczyste obrazy. To tutaj nawet fajnie wygląda. No tutaj na przykład poukładali worki. Taki biegający koleś. Doll Boy. I na dole Queen. A tutaj przyszedłem teraz na takie przedstawienie. Zobaczymy, co się będzie działo. Teraz jestem tam w takim pomieszczeniu z pamiątkami, gazetami. Tutaj obraz z Frankfurtem, wczoraj i dziś. Tutaj mamy na przykład model Burj Khalify w Dubaju. Matyzatory na szybie. I tutaj możemy zobaczyć telefony kiedyś i dziś. Ale tutaj zapomnieli zabrać ogrodzenia. Tylko po co w ogóle tutaj przynieśli takie coś? No tutaj powiesili miśki na ścianie. Jakieś takie uwięzione karykatury. I po środku tego muzeum powiesili jakieś takie witraże. Takie dziwne rzeczy, no nie wiem, nie będę tego opisywał. Jakieś coś wystaje ze ściany. Takie coś, no. Tu powiesili telewizor i tutaj w ogóle nie leci żaden film. O, to tutaj wygląda jak konstrukcja parasola. Taki żyrandol z takimi glutami. Spleśniałe owoce, tak to wygląda w Mauserze. Znalazłem coś takiego, co wygląda jak spleśniały arbuz, ale tutaj, o, z tej strony ma takie kolorowe kamyczki.
Ktoś zrobił owoce z kamyczków takich kolorowych. Tutaj taka zardzewiała stara maska Volkswagena, pewnie Garbusa. A w środku się tak fajnie błyszczy. Tutaj wyświetlają jakieś filmy. Tu taki dziwny obraz. Pomieszczenie z takimi malowidłami. Taki obraz. Drzewo podobne do dębu Bartek. Tutaj powiesili dywan, a to też jest tak lekko przekrzywione. Myślę, że to specjalnie tak. Ten obraz wygląda ciekawie. Zdjęcia psów. A tu piszą jakieś mordy. To są jakieś takie szkice, no. O, co się dzieje? No, a tutaj leży dywan. Tutaj widzimy jakieś obrazy z wosku. Taki. Ten jakoś tak fajnie wygląda, tak ciekawie pomalowany. No, to też jest fajne. Łóżko w sypialni. Mamy piekarnik. Klatkę. W pomieszczeniu jest są jakieś takie rzeczy. Co tu dużo mówić? No, sztuka nowoczesna, no, jest trudna do zrozumienia. Na przykład na ścianie znajduje się taki niebieski ślad. Jakieś takie obrazki. No to takie obrazy z napisami. Nie, tu się coś rozsypało. Miedziane blachy. Tu kolejny taki ciekawy obraz. A tu takie coś zrobić, co wygląda jak budynek. A to mi przypomina ściany budynku World Trade Center. Takim podziemnym przejściem można przejść z tej galerii do Kunsthalle. I to zwiedza się wszystko na jednym bilecie za 16 euro. I tak wygląda hall główny w tym muzeum. W głównej hali znajduje się taki olbrzymi obraz Hansa Makarta. Też taki wielki Friedrich jak Karla Hausmana. A tutaj taki obraz z Mojżeszem. O, i tu mamy taki ołtarzyk. Tutaj widzimy szopkę. A w tym obrazie z lewej strony farba odeszła. Tutaj Jezus na krzyżu Janego. Ten obraz mi się podobał, Abrahama Blomerta. Obraz Claude Gele. To tutaj wygląda trochę strasznie. Tak ładnie maluje Giovanni Antonio Canale. Piękny obraz Bernardo Bellotto. Piękny obraz Hendrika van Steenwijka. Mamy taki ciekawy obraz Wilhelma Schuberta von Echenberga. I tutaj taki hol jest przedstawiony tam z tyłu. Takie małe ludziki. Martwa natura Johanna Georgia Hinza. To jest bardzo ciekawy obraz Josefa Francoisa Duka, przedstawiający kobietę, która przegląda obrazy. I tutaj dodatkowo jeszcze jest obraz na ścianie. Tutaj ładnie wyglądają te wodospady na obrazie Jacoba Filipa Hackerta. Zastanawiam się, czy on to malował gdzieś z głowy, czy w naturze rzeczywiście gdzieś takie miejsce istnieje. Obraz Jacksa i tu Francis Buchel. Krówka. Ten tutaj mi się podoba. Też ciekawie wygląda. Tutaj obraz przedstawiający panią z kotem. O, tu jest fajny obraz. Taki. No i tutaj są takie fajne. Ten obraz mi się podoba. Tu jest taki ładny. Ten. Jakieś takie. Obrazy Alfreda Sisleya mi się podobają. Tutaj namalowali jakąś panią z bykiem. Ten obraz ciekawie wygląda. Tutaj Max Liebermann namalował kobiety pracujące ciężko w polu. A później namalował taki podobny obraz. No i tutaj na nim widać już trochę więcej. Też taki ładny obraz Maxa Liebermanna. Takie fajnie cienie są namalowane. Obraz Michali Munkowski. Ten obraz fajnie wygląda. Gustawa Courbetta. Tu tak ciekawie namalowane drzewa Karla Buchholza. I tutaj też. Tutaj obraz Ferdynanda George'a. Kanzler Pichnelli też fajnie maluje. Tak realistycznie to wygląda. O, takie coś, Martwa natura. O, i drzewko. Tutaj jest ładny. Ten. Taki. To prawdopodobnie jest niedokończony obraz Adolfa Menzela. Na obrazie jakiś zakon albo sekta.